Gdzie powinniśmy pojechać? Zwykle zależy to od tego, na co nas stać. Miejsce docelowe naszej podróży może znajdować się w kraju lub za granicą. Miejsce podróży turystycznej jest wybierane na podstawie jego atrybutów. Nasz cel podróży musi mieć specyficzne cechy naturalne, kulturowe, historyczne, administracyjne, ekonomiczne i inne, które sprawią, że pobyt i odpoczynek podróżnych będą dla nich atrakcyjne. Do atrakcji kulturalnych należą zabytki, pomniki, stare miasta, muzea, galerie, obiekty naukowe, szkoły, uniwersytety, obiekty etnograficzne oraz sale teatralne i koncertowe. Duże znaczenie wśród walorów kulturowych ma rozrywka. Różnorodne festiwale tematyczne, sceny muzyczne, doroczne imprezy, biennale, koncerty muzyki rozrywkowej, koncerty muzyki klasycznej, domy taneczne, kina, imprezy sportowe, parki rozrywki, parki tematyczne, ogrody zoologiczne, występy muzyki pop, spektakle taneczne, tańce i miejsca spotkania z muzyką działają na rzecz promocji turystyki. Rodzaje turystyki można podzielić według kryterium celu. Turystyka biznesowa obejmuje podróże służbowe, kongresy, wystawy, targi, wycieczki edukacyjne, wycieczki dyplomatyczne, wycieczki dla sportowców, występy gościnne artystów i wycieczki motywacyjne. Warunki administracyjne i gospodarcze, ranga administracyjna miejsca, jego znaczenie przemysłowe lub handlowe oraz zasięg sieci handlowych i usługowych wpływa na popularność danego miejsca docelowego. Wszystkie lokalne walory stanowią atrakcyjności danego miejsca. Charakterystyka i warunki bytowe miejsc turystycznych wpływają na to, że ludzie do nich podróżują. Prezentowanie subiektywnych opinii, działalność biznesowa, propaganda i przepływ informacji pomagają sprzedać miejsce. Atrakcją może mieć charakter lokalny, regionalny, krajowy, kontynentalny, a także ogólnoświatowy. Destynacje turystyczne zawsze zależą od lokalizacji. Tymi szczególnymi obszarami mogą być kurorty letniskowe, uzdrowiska, parki narodowe, arboreta, rezerwaty przyrody. Miejscami destynacji turystycznych mogą być osiedla najmniejszych do największych, gospodarstwa, mniejsze lub większe wioski, miasteczka targowe, miasta przemysłowe, metropolie, stolica kraju, a nawet stolice światowe. Niektóre z nich są również częścią światowego dziedzictwa. Regiony turystyczne to obszary o szczególnych cechach, których zamieszkałe ośrodki są przystosowane do przyjęcia turystów. Kiedy podróżować? Zgodnie z podziałem turystyki opartym na okresach czasu można wyróżnić turystykę letnią i zimową. W zależności od funkcji miejsca recepcji turystycznej mówimy o turystyce sezonowej i odbywającej się poza sezonem. Nad morzem lato, w ośrodku narciarskim zima są szczytami sezonu. Zgodnie z kategoryzacją typu zakwaterowania można wyróżnić hostele, motele, pensjonaty, aparthotele, apartamenty, domy weekendowe oraz kempingi namiotowe, przyczepy kempingowe lub domki kempingowe. Wśród nich dla wyróżnienia jakości stosowana jest kategoryzacja za pomocą gwiazdek. Jak podróżujemy? W zależności od tego, co preferujemy lub jak daleko podróżujemy, jaki jest cel naszej podróży, jak długo trwa podróż. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, jak podróżujemy. Koleją, samochodem, autobusem, statkiem lub samolotem. Mamy już powód, dla którego warto podróżować, z kim podróżować i jak podróżować, więc pozostaje nam tylko jedno. Życzę Wam niesamowitej i relaksującej podróży.